No, witam serdecznie w mojej pracowni, zarazem galerii. Zajmuję się rzeźbą. To jest takie praktycznie moje życie. Wykonuję różne prace i w płaskorzeźbie, i w bryle, i małe, i większe. Najwyższa moja praca 7,5 metra. Także to pasjonuje się już od dzieciństwa, praktycznie interesowała mnie sztuka. Od 2000 roku należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i zaczęła się praktycznie moja przygoda z tą rzeźbą. Jestem samoukiem, żeby zacząć te swoje hobby, to musiałam obserwować i zwierzęta, i ptaki, i ludzi, żeby tak wykonywać te prace jak najlepiej i realistycznie. Mam przygotowane tu narzędzia, różne dłuta plenerowe tak zwane, o różnym kształcie, o różnych wymiarach, bo w zależności od pracy, od kształtu danej rzeźby, danej pracy, to są, przygotowałam już tu dłuta i są różne dłuta. Do dłuta proste, trójkąty, półokrągłe, takie narzędzia, które służą do wykonywania tej rzeźby, pracy w drewnie. Pierwszą rolę odgrywa siekiera. Siekierą wyrabiam siekierą kształt ptaszka. To jest właśnie taki ptaszek. I muszę siekierą wyrobić kształt ptaszka. W następnej kolejności używam dłuta, żeby ten kształt bardziej udoskonalić, żeby to był ptaszek tak, jak to w naturze wygląda. Także różne wielkości dłuta. Do twarzy, żeby wykonać twarz, do twarzy są jeszcze inne dłuta. Są mniejsze, są większe. Dłuta do przycinania powierzchni. Do przycinania takich powierzchni. Takie dłuta również. Na przykład jak się rzeźbi twarz, przy oko jak się wyrzeźbia, to trzeba ten zarys tym dłutem. Są dłuta trójkątem się wyrabia zarys, rysy szat, czy rysy rąk, zarys rąk, i następną kolejnością się robi innym dłutem, wydobywa się kształt. Tak, żeby to wyglądała ręka ręką. To są bardzo ostre dłuta, także ja tu już samodzielnie tą pracę dane wykonuję. Już dzieciom nie pozwalam robić dłutami, bo jest bardzo niebezpiecznie. Można skaleczyć się bardzo, bardzo. Ja chociaż również czasem chirurgiczne cięcie przecinam sobie paluch czy tam inną część. Także robię to w rękawicach oczywiście. Ochraniam ręce, bo jest taki efekt jak bez rękawic, odciski i te krwawe odciski. No to zakładam sobie rękawice, żeby nie uszkodzić sobie ręki, bo takie powierzchnie, kiedy trzeba wybijać, taki młotek mam drewniany, do wybijania powierzchni takich gładkich, gdzie trzeba również czy szatę wydobyć z drewna, wtedy się puk, puk, puk i pobija się dłutem. Takie dłuto, no to pracuję ręką i ruchy ręki wykonuję tak na powierzchni. To już są takie bardziej, kiedy estetykę wyrabiam danej pracy. To już takie drobniejsze dłuta, żeby
no, takie chwile, niepotrzebne elementy jeszcze wydobyć. Bo dorzeźbia się również takimi dłutami. Ja mam takie nieprofesjonalne praktycznie ruskie, co one już wiele, wiele lat służą i są, dla mnie są bardzo dobre, bo i ostre są różnego rodzaju te dłuta. Nawet taki trójkącik mały, gdzie pracując ręką, już nie młotkiem, pracując ręką, robię zarysy w takich czy innych częściach danej rzeźby. Nawet używam do prac scyzoryk, kiedy trzeba podciąć prostą część w rzeźbie, wtedy używam takiego scyzoryka nawet. A pędzelek po szlifowaniu, jak szlifuję papierem ściernym, żebym wiedziała, czy dokładnie to zrobiłam, to trociny sobie wymiatam pędzelkiem właśnie. Szczególnym materiałem, bo ja w ogóle w rzeźbie, to jest właśnie lipa, ona jest miękka, można ją z różnych stron wyrabiać dłutem, jest tak korzystna do rzeźby i można pracować fajnie w lipie. I zawsze z tej lipy wykonuję jakieś prace, to szczególnie z lipy. Czy w deskach jako płaskorzeźba, czy w okrągłych sztukach drewna, także w polanach lipowych. W topoli, ale topola to trzeba umieć, bo w topoli to włókna w jednym kierunku idą, także trzeba już delikatnie i umieć, no potrafiłabym, bo nieraz i w brzozie rzeźbiłam i w topoli rzeźbiłam, ale najsympatyczniejszym i najlepszym materiałem właśnie jest lipa. A sosna się nie nadaje, ona ma żywicę i się dłuto klei się. Zresztą nie wychodzi faktura jak należy, bo właśnie faktura. Faktura w lipie, ta faktura wychodzi bardzo, bardzo kształt tej faktury jest super, ona ją się, ta faktura jest piękna, prosta i bardzo, bardzo, z różnych stron można rzeźbić i ona jest, ta faktura, czysta faktura, nie ma tam takich, zader nie ma. To są właśnie, to są prace z kory topolowej, jak zmęczy mi się ręka w drewnie, przy pracy w drewnie, to wykonuję różne prace właśnie w korze. A kora jest bardzo miękka i odpoczywa mi ręka wtedy. No trzeba rozmawiać z ludźmi, kto ścina topole stuletnią i wtedy narost tej kory jest bardzo, bardzo gruby i no po prostu dogadać się z daną osobą. To jest tak właśnie taka kora z takiej stuletniej topoli. No i z takiej grubej topoli można wtedy pomyśleć i coś wyrzeźbić, coś ciekawego. No bo w zależności od kształtu, możemy, no trzeba po prostu pomyśleć i mieć wyobraźnię. Wiesz, no muszę dokupić sobie różnej szerokości dłuta, musiałam dokupić, bo one się zużywają po prostu po 10-15 latach dłuto jest bardzo krótkie już. Zużyte. Już ono popracuje mi jeszcze troszkę, ale jest dłuto już do odrzucenia.
Trzeba ostrzyć za każdą, no po dniu pracy, następnego dnia należy wyostrzyć dłuta. Pierwszym etapem mojej pracy będzie rysunek taki wizualny, jak to tą pracę wykonać. Także rysuję sobie kredą, które elementy mam wyciąć, które są niepotrzebne, żeby uzyskać tą postać. Następnym etapem, jaki wykonuję, to wycięcie piłą niepotrzebnych elementów i wydobycie kształtu do dłuta. No, wykonuję z lipowej kłody, z lipowej metrowej postać świętego Rocha. W tej chwili wydobywam kształty z tego drewna, bo niestety to już 2 tygodnie mojej pracy, aby wydobyć kształt i proporcje, no trzeba czasu. Ja w tej chwili dłutem wykonuję właśnie szatę, pelerynę, bo to jest peleryna w tej chwili. Rysowuję ołówkiem, pomagam sobie takim rysunkiem, żeby na przykład ta fałda. Bo jest ta fałda, ona będzie na tym kolanie i tą ręką przytrzymywana. Także, żeby wykonać taką pracę, to ja muszę się wrzeźbiać. W pierwszej kolejności wykonać tą rękę, a pozostałe czynności to są właśnie ten kształt tej fałdy. A żeby wydobyć kształt fałdy, tą fałdę, resztę tej fałdy muszę wydłutować, żeby wydobyć ten kształt, bo tu już na przykład jest za gruba, ona musi być cięta. I na tym dokładnie musi być cięta. Tak? Tak, ja wtedy pobijam sobie młotkiem i dłutem pracuję, żeby wydobyć ten kształt, bo będzie ta fałda w ten sposób. Zarys tej fałdy. I ten element już jest niepotrzebny. Ja muszę to ściąć. No i przy takiej części przy takim elemencie to jest praca tych 2 godzin, żeby tą fakturę tak wydobyć, żeby ona była czysta, bez zadziorów, to raz za razem dłutem trzeba pobijać. No, i to jest też niepotrzebny ten element. Ja muszę go usunąć. Kładam w pozycji leżącej to drewno, bo później jest jeszcze następny etap. Następnym etapem jest estetyka. Estetyka, czyli wszystkie te zadry, wszystkie te niedociągnięcia, one muszą być wytłoczone elegancko, żeby to wyglądało.
równiutko i estetycznie. Po wykonaniu tego biorę papier do szlifowania drewna i te wszystkie niedociągnięcia jeszcze szlifuję papierem, żeby ona była gładź, tak żeby to wszystko wyglądało estetycznie. Pobijam. Teraz tu na przykład. Tu jest za wysoko. Ja muszę to zlikwidować. I również ten kołnierz, ta część ma być wsunięta, bo to tak praktycznie to kilkowymiarowo. Wymiarów tu jest 15 może, bo jedna część musi być wyżej, następna część rzeźbiona niżej, pasek ten jeszcze niżej, ta część szaty jeszcze niżej, żeby uwzględnić, że to jest pasek tak i pasek tak do tego elementu. Praca syzyfowa, jak ja to mówię. I moje drugie życie, bo uwielbiam. Przy danej pracy ja się uspokajam. Dla mnie jest to przyjemnością wielką i bardzo, bardzo lubię to robić. Opracuję się, bo praca jest ciężka. Ale końcowy etap jest najważniejszy. Jak praca się wykona według swojej wyobraźni, to oko cieszy i jestem wtedy szczęśliwa, że tak mi właśnie ta praca wyszła, według moich myśli. I ono... Proszę popatrzeć. I mogę zaokrąglać, mogę w różny sposób kierować tym dłutem. I wychodzą, proszę, linie wychodzą piękne. No, do tego trzeba dłuto jeszcze i tym dłutem tak, tak, bo jedna fałda wyższa, druga niższa. I trzeba popracować. Gdzie teraz? A, tu. Zakreślam. Już mamy fałdkę. Także tu jest bardzo pomocna. Torylec tak zwany. Bo ja to mówię trójkąt, a on fakowo to się zwie rylec. I każdą część, na przykład tą część ręki, ja mogę sobie w ten sposób i małym dłutem, tak jak pokazywałam te dłuta, obrobić, bo ta ręka jeszcze, ona musi być poddłutowana, bo wychodzi za gruba według twarzy, bo ja muszę się dopasowywać do twarzy, twarz. Ręka ma być na długości tak jak u człowieka, tak i u danej rzeźby. I wtedy sobie wymiar biorę i żeby ta ręka była nie za, bo tu będzie podkulona, to ona nie będzie w całości. Żeby nie była za mała i nie, żeby nie była za duża. Następnie, jak już tak uważam, że nadaje się do obrobienia, wtedy już nie pobijam tym młotkiem, tylko pracuję dłutem, ręcznie. O. W ten sposób. I tą czysto, żeby to ta część rzeźbiona, żeby ona była czysta. Ta faktura zachowana. I raz za razem muszę takie czynności wykonywać. No i proszę, ta fałda już nabiera kształtu.
po obróbce dłutem teraz przystępuję do oszlifowania, bo w niektórych miejscach faktura jest tak za bardzo ostra i ją trzeba podszlifować, żeby to jednak w miarę było gładkie. Te elementy. I czasem tam wychodzi taka szczępiasta faktura, więc ją trzeba troszkę oszlifować, żeby w miarę wyglądało to. Ale po wielu dniach pracy taki wyszedł efekt tego świętego. Pomalowałam to bejcą mahoniem, to ciemne mahon i tik brązowe. I szlifuję w tej chwili, żeby to te kontury wszystkie uwzględnić, uwidocznić. Jeszcze raz, to jest kolor jaki? To jest mahoń ten. Mahoń, a to jest bejca? Bejca, tak, sama bejca, bo tu lakier jeszcze pójdzie do tego. No, tu już taki nawierzchniowy na zewnątrz. I tikiem, to jest brąz tik. Ten kolor właśnie, w dwóch kolorach. Pomalowałam. Wyschło mi przy pięknej pogodzie dzisiaj i szlifuję.